Cztery bestsellerowe pisarki napisały jedną powieść. Jesteście ciekawi efektu? Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, leniwy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. B.A. Paris, Sophie Hanna, Claire McIntosh i Holly Brown, cztery uwielbiane autorki dreszczowców w jednym wspólnym projekcie, czyli powieści Dublerka, która pojawiła się u nas nakładem wydawnictwa Albatros. Przyznam Wam szczerze, że podchodziłam do tej powieści z bardzo dużą dozą ostrożności. Nie wiedziałam do końca, czego się po niej spodziewać. No a teraz? Teraz wszystko jest jasne. Sami zobaczycie. Cztery dorastające dziewczyny, cztery przyjaciółki i cztery konkurentki w prestiżowej Akademii Nauk Scenicznych w Londynie. Chociaż miały swoje problemy, miały swoje niesnaski i nienawiści, teraz się wspierają, ten ostatni rok natomiast ma być dla nich początkiem wielkiej artystycznej kariery. Ten wyścig szczurów obserwują i podsycają ich cztery matki. Kobiety, które nie cofną się przed niczym, by chronić swoje córki. Tym bardziej, że ni stąd, ni zowąd w szkole pojawia się nowa uczennica. Inna, dziwaczna, niebezpieczna. Wkrótce atmosfera zagęści się, napięcie będzie nie do wytrzymania, a tajemnice zaczną wypływać jedna po drugiej. Przedstawienie musi toczyć się dalej bez względu na okoliczności. To niepisane motto prestiżowej szkoły z powieści i jednocześnie niepisane motto całej tej historii. I nie będę trzymać Was w niepewności. Dublerka, kochani, to jest prawdziwy ogień. I od razu Wam powiem, że nie spodziewałam się po sobie tak pozytywnej reakcji, ale w Dublerce jest coś takiego, co trzymało mnie w napięciu od samego początku aż do samego końca i zmuszało mnie do czytania non-stop aż do chwili, kiedy nie skończę. Muszę jednak tutaj od razu coś zaznaczyć. Wydaje mi się, że Dublerka jest bardziej kobiecą lekturą, w której odnajdą się przede wszystkim czytelniczki. No a dlaczego? Sprawa jest tutaj prosta. Zarówno nasze nastoletnie bohaterki, jak i ich matki prowadzą bardzo nastolatkowe i dość niedojrzałe zagrania. I to są takie zagrania, które z czasów szkolnych rozpoznają, myślę, właśnie czytelniczki. Ale co więcej, mamy tu opowieść o znęcaniu się psychicznym, o nękaniu, ale także o matczynym poświęceniu, o tym, do czego zdolna jest matka, kiedy jej dziecko jest w jakiś sposób zagrożone. Moje największe obawy, kiedy sięgałam po Dublerkę, dotyczyły przede wszystkim spójności, całej historii. W końcu cztery pisarki, tak cztery różne głosy, cztery różne opowieści. A jednak wszystkie cztery autorki odnalazły tutaj jeden wspólny i bardzo spójny głos, chociaż rozdziały są podzielone, rozdzieliły je między sobą. Każda z autorek nadała jednej z bohaterek swój własny, specyficzny głos, ale one nie odstają w żaden sposób, tylko uzupełniają się. I wiadomo, jak to bywa z bestsellerami i bestsellerowymi pisarzami i pisarkami, warto się przekonać na własnej skórze, co też w trawie literackiej piszczy, bo nauczyłam się już z doświadczenia, że jeżeli chodzi o bestsellery, to one bardzo często dzielą czytelników. I tutaj chociażby Dziewczyna z pociągu jest tego najlepszym przykładem. Ja się przy Dublerce bawiłam znakomicie, od początku do samego końca i chociaż niektóre rozterki i problemy bohaterek były nieco przerysowane, nieco zbyt niedojrzałe właśnie, to jednak, kochani, finał ogromnie mnie pozytywnie zaskoczył. Pisarki wybrnęły ze wszystkich pomniejszych problemów z prawdziwą gracją. Przed Wami świetnie skomponowany, doprowadzony do perfekcji od początku do końca dreszczowiec psychologiczny z kobiecą nutą. I słuchajcie, możecie sobie posłuchać w ogóle Dublerki na Empik Go. Powstał serial audio właśnie, czytany przez cztery wyjątkowe polskie aktorki. W wersji audio usłyszycie Paulinę Holc, Marię Seweryn, Annę Dereszowską i Małgorzatę Lewińską. I powiem Wam, że brzmi to naprawdę prześwietnie, więc możecie czytać Dublerkę albo jej posłuchać właśnie. Dajcie mi koniecznie znać, czy już czytaliście, czy będziecie czytać, czy może jesteście po lekturze, dzielcie się wrażeniami, czy jesteście na tak, czy na nie. Jestem ogromnie ciekawa, bo tak jak powiedziałam, Dublerka z pewnością podzieli czytelników, jak każdy bestseller. A teraz razem z wydawnictwem Albatros zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz Dublerki do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi, który bestseller literacki ostatnich lat całkowicie Was zachwycił i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 września, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę.
Takie dreszczowce psychologiczne lubię, dublerka mnie ogromnie pozytywnie zaskoczyła. Nie miałam pojęcia, że cztery autorki tak doskonale wybrną i tak fajnie i tak ciekawie połączą swoje własne unikatowe głosy. O dublerce pisałam również na blogu Wielkiego Buka, więc zaglądajcie, jeżeli chcielibyście sobie jeszcze trochę poczytać. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na podsumowanie książkowe miesiąca, podsumowuję tutaj lipiec. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, jest to kanał literacki, książkowy. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!